jednak zęby zgrać, trzeba mieć dobry katalog. Dobry katalog, rozmiar kół przednich, rozmiar kół tylnych. Wszystko, żeby dobrze dograć i wtedy koła zębate z numerami katalogowymi. Tutaj wchodzi taka gruba podkładka. Trzeba najpierw wyczyścić. Tak. Tu jest szmata. To musi być biała szmata. A, to musi być biała. Lepiej prześcieradło. Jo. Pan Andrzej, co ty tu robisz? Tutaj remontujemy żółwia. Remontujemy żółwia. A co się stało, że jest remontowany? Skończył. Uciek. Pokaż całokształt. Całokształt Deluxe 1204. Nowy typ, który posiada chłodnicę oleju w skrzyni, blokadę przedniego mostu oryginalną. Nowa tablica w środku. Tak. Nowy typ tablicy rozdzielczej. O, szyber dach, podsufitka plastikowa, głośniki, radio i różne duperele elektryczne. Ciągnik jest z tyłu koła 38 cali. Oryginalna szybka skrzynia biegów. Zaczep taki specjalistyczny, hiszpański dolny. Ciągnik jest po ogólnie remoncie wizualnym. No i teraz żółw uciekł. Goni zająca. Oświetlenie LED. Specjalne jakieś naklejki. Nie wiem kogo wymysłu, ale są. No, a tu jest zabytek. Zabytek. Tak, hiszpanka. Mówi buwe, ja chcę do Polski. No, jest wyciągnięty tylny most, dlatego, żeby założyć koła pośrednie do przedniego napędu. Tu jest oczywiście stary typ silnika, stary typ skrzyni biegów. Też posiada chłodnicę oleju. Wersja eksportowa, tak jest. Proszę zobaczyć chłodnicę, silnik. Tak, jest silnik starego typu. Oryginalny lakier. Oryginalny lakier, tak jest, zgadza się, tak samo na błotnikach. No i tutaj jest trochę rozebrany, rozbebeszony. Tak, bo zakładamy przedni napęd. I tej osi nie będzie. Kto chce kupić, ja sprzedam. Polecam, bo jest bardzo niewybita. Oryginalne końcówki, które nie mają luzu. Tutaj opona, no ta jest starsza, tu jest jedna nowa opona. Tutaj nawet widać, no ta guma akurat jest trochę naruszona, ale tamta w ogóle nie jest ruszona. Sworzeń główny też nie ma luzów. Także. I co tu jeszcze opowiadać? Jest to Zetor 12011. Jo, będzie miał przedni napęd i... Za kilka dni pokażemy. Tak, za kilka dni wyjedzie o własnych siłach z napędem na cztery kopyta. Tak. A remontujemy tutaj u pana Tadeusza i pana Andrzeja ciągnik. Jednocześnie mi pomagają go składać, a ja pomagam im. No, także wszyscy będą zadowoleni. Teraz jeżdżamy z mostem do skrzyni biegów. Jak tam idzie? Do prawej. Do mnie czy do ciebie? Do mnie. Tak dużo do prawej. Dużo? Dużo. No, osunę, dobra. Ja to już tak muszę wyprostować. Powolnie. Po całą szerokość tego. Nowa pokrywa żółwia, bardzo ważna podkładka dystansowa mosiężna, znaczy się ona powinna być z brązu chyba, tak? Pierścienie. Tak, pierścienie. Kosz nowy przyjdzie. Przyjdzie nowy kosz. I żółwiak nowy. No, i żółwik będzie działał. Który uciekł. Tak. Żółwiek spierdoliła, mamy złapane. I będzie pełzał. Będzie pełzł. To jest tłok taśmy. Tak. Który odpowiada za hamulec taśmy, tak zwany. No, to było na razie na tyle. Więc teraz tak, tu idą rurki od
wałka odbioru mocy, zasilania i powrót. Nie pamiętam, która jest która. Teraz tak, tu idzie rurka do podrywacza podnośnika. Tu jest rurka hamulcowa. Tutaj jest blokada tylnego mostu. I żeby oczywiście to odjąć most, tak samo w skrzynię, to tu się to odczepia wszystko. Się z tym wyjeżdża, dalej nie trzeba z tyłu tego odczepiać. To jest takie ułatwienie. Tak, tu jest wyciągnięta skrzynia pośrednia. Tu z tego deluxa. A dlaczego? Bo jedno koło powiedziało, że ono chce być nowe. Zęby mu wybiło. Tak, wybiło zęby. Dentysta powiedział, że trzeba później przyjechać, a on zrobił nazwę z kwarantanna i koniec. Tak, i teraz trzeba wymienić całe. Jak wygląda skrzynia pośrednia w środku? Tu nie będzie widać, światła nie ma. I do czego to służy? To służy do zmiany prędkości wałka WOM z 540 na 1000. I teraz tak, jest ta końcówka, tu jest w środku dziura i w tej chwili jest 540. Jeżeli tą końcówkę obrócimy, to ta dźwignia się dalej tu wpycha, przesuwa i jest 1000 obrotów na wałku WOM. Tu jest łożysko oporowe, pompa wspomagania, pompa hydrauliki. No i to będzie wszystko. Na tyle, nic tu więcej nie ma. Łożysko oporowe, nowe pójdziemy. O, nowe łożysko. Ale nie, czemu w piasek i trawo czy dalej? Nie. Tu jest pokrywa, to jest kolejna część do żółwia. Tu jest koło. Jak to koło się nazywa? Co? To koło, jak ono się nazywa? No, satelity. To jest bęben, w który przychodzą satelity. A tak się dzieje ze żółwiem, jak komuś nie chce się go robić. Po pegierowsku. Tak, po pegierowsku. Zaspawane na żywca. Polski patent. Głównie polski. Głównie patent polskich handlarzy. Tak, panie, ten żółw jest niepotrzebny. A na co to panu? Tu masz pokaż. Tak. O, łożyska igiełkowe. Nowa tuleja. Tak, nowa tuleja jest do żółwia wtłoczona, wprasowana fachowo. Nowe tarczki. Nowe tarczki. Tu jest żółw trzytarczowy. Nowe manszety. Oczywiście przekładki są też nowe. Wszystko nowe. Tak. Gotowe do montażu. Tak, gotowe do montażu. Oczywiście. Tu są części. Do przodu. Hamulce akurat okazały się, że są tarcze dobre. Tu są części sworzeń, główny, podkładki, zimmeringi, tulejki. O, różne rzeczy tu są. Bardzo ważne, istotne te dekielki, zaślepki na przedni most są, żeby woda się nie dostawała na łożyska. No i to będzie na razie tyle. Także czekajcie, co będzie działo się dalej. Tak, twój złożony. Tak. A mój muszę panu w trzy części. Nie no, no, on będzie szybciej złożony niż mój. Nie wiadomo. Nie wiadomo? Zapraszam do dalszej części. Na razie ja jadę do domu, także widzimy się kolejnego dnia. I teraz tak, zasada działania hamulca skrzyni biegów na pedale sprzęgła. O. I dzięki temu hamulcowi możemy bez zgrzytu włączać poszczególne biegi, zarówno jak i bieg przód-tył. I tam jest oczywiście żółw, jest taśma hamulca założona. To jest cylinder, tak zwany tłok, który zaciska taśmę i popuszcza. No i tu jest, o, i nie obrócimy wałkiem. I dzięki temu to się zatrzymuje i możemy bez problemu włączać biegi. Zwłaszcza jest to wskazane, gdy jest szybka skrzynia biegów, przede wszystkim. Oczywiście przy każdej musi to być. Jedziemy! Hotel terrorysty. Maciek, uśmiech.
Teraz przystępujemy do montażu blokady mechanizmu przedniego mostu. Tak, wyrzucamy koła koronowe oraz satelity i wkładamy blokadę automatyczną typu zęby kłowe. Pod wpływem jak skręcamy, to mechanizm się rozłącza. Jeżeli koła zostaną wyprostowane, mechanizm będzie ciągnął cały czas. Jeżeli to się nam nie spodoba, zawsze można wrócić do poprzedniej konfiguracji. Ciągnik nabiera powoli kształtów. Blokada została założona, nie udało się nagrać. Trudno się mówi. Spomalowana przednia oś w podkładzie. Tu leży chłodnica oleju do skrzyni biegów. No i tu są pomalowane zwolnice przygotowane do montażu. Oraz tak samo cała przystawka, w której znajdują się tarczki. Wał kardana. I zaraz przystąpimy do malowania kolorem. Nie lubię malować, nie lubię tego, no ale ktoś to musi zrobić, nie? Nie ma tego dużo, ale to się da. No i potem przystąpimy do ustawienia zaworów. Jak sprawdzałem, mniej więcej tam jest wszystko ok, ale tam jeszcze malutkie popraweczki według swojego uznania i będzie dobrze. Więc tak, mamy założoną przystawkę. Trochę nie domalowałem, trudno. Się zaraz poprawi. Tu jest z tyłu kołnierz na sprężynę. Cały napęd mamy złożony. Blokada przedniego mostu jest założona, pomalowana. Koła mamy pomalowane w fajnym kolorze. Są. Nie, się skupiam na robocie. Skupiam się, żeby złego listka nie wsadzić. Wszystkie zawory są ustawione na 0,30. Chyba będzie działać. Końcowa relacja. Niestety dużo nie udało się nagrać. Tak to niestety jest, że człowiek działa, zapomina o kamerze. Więc tak, mamy złożony całkowicie przedni napęd. Zwolnica prawa, jak i lewa jest już zamontowana. Są zamontowane górne uchwyty do butników. Są pokrywy klawiatury założone, wtryskiwacze. Nastąpiła mała zmiana i zostały założone już lampy. Tylne zakończenia błotników są inne. Tu mamy wał kardana założony. Osłony. Przystawka w pełni. Jeszcze tylko przewód brakuje, no ale to już dużo nie zostało, także już prace posuwają się do przodu. Mamy serwo przygotowane do montażu. Także resztę działamy na drugi dzień. Do zobaczenia.